Rynek odpowiada na to, jak zachowują się klienci w sklepie. Mhm. Jak idziesz do sklepu i widzisz jabłko, które ma dziurkę, w której być może siedzi robaczek, to nie kupisz takiego jabłka. A to jest właśnie to jabłko, które powinieneś kupić. Mhm. Bo jeżeli robaczek chciał tam wejść, to znaczy, że to jabłko jest zdrowe, niepryskane chemikaliami. I jak ludzie wchodzili do sklepu, a pomidory, jeżeli zerwiesz pomidora u siebie w ogródku i położysz go. Kuchni to następnego dnia ten pomidor będzie miękki. I ludzie nie chcieli kupować miękkich pomidorów. Ludzie chcieli kupować twarde pomidory. Ale jeżeli przywozisz te pomidory z Hiszpanii i one są w podróży przez kilka dni, to nie ma takiej opcji, żeby dojechały do Ciebie takim poziomem twardości, jaka by ci odpowiadała, więc zaczęto genetycznie mhm. modyfikować pomidory. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.